No i sytuacja Egipt. Witamy ponownie. Tym razem sprawa nie dotyczy nikogo, kogo znam, ale została nagłośniona, bo ktoś zmarł. I szkoda, że po raz kolejny okazuje się, że w Polsce sprawa nabiera rozgłosu, nabiera tempa w doszukiwaniu się odpowiedzi dlaczego, kto za tym stoi, jak do tego doszło. Opowieści odnośnie całej historii zdrowotnej ofiary i sprawców złego wydarzenia. Zastanawiające jest i smutne, że zawsze dochodzi do tego dopiero wtedy, kiedy ktoś umiera. Zmarła. Młoda osoba, zupełnie niewinna, która zasłużyła na to, żeby wyjechać na wakacje. Jak każdy z nas, kto ma ochotę w końcu oderwać się od szkoły, od pracy, od swoich codziennych obowiązków. Wjechała do Egiptu, który jest nadal jednym z najtańszych ośrodków wypoczynkowych, do którego ludzie lgną z powodu gwarancji pogody, ceny, jak już wspomniałam. No. Sprawa nabrała tempa, sprawa nabrała rozgłosu. Przypomniało mi się od razu po rozmowie z Dawidem Ozdobą, który jest moim serdecznym przyjacielem. Przypomniała nam się sytuacja To sprzed sprzed ponad ponad roku, roku, kiedy kiedy to to w Egipcie. Sprawa oczywiście była wyśmiewana. Sprawa była tuszowana, hejtowana ze względu na A, bo przeżył i wrócił, B, bo znany jest z zawodu, jaki wykonuje i przez to ludzie wyśmiewali jego osobę, C, dlatego że każdy uważał, że Egipt jest niebezpieczny, a on mimo to tam pojechał. Teraz pytanie. Kto kiedykolwiek zabroniłby ludziom wyjeżdżać do Egiptu? Kiedy ambasady, konsulaty, operatorzy biur podróży przyznadzą szczerze, że kochani Polacy, nasi rodacy, nie wyjeżdżajcie do Egiptu, bo możecie zginąć. Nikt tego nie powie. Ręka rękę myje, jak zawsze. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i za czyjeś pieniądze ktoś płaci życiem. Niestety. Dawidowi się udało, sytuacja była bardzo podobna, również nikt nie chciał pomagać, nikt nie reagował na telefony, nikt nie reagował na prośby o pomoc. Za każdym razem, kiedy akurat ja byłam tą osobą, która próbowała skontaktować się z ambasadą i z Czytałam, konsulatem, że głośno mówiono o tym, aby nie wyjeżdżać do Egiptu z powodu sytuacji, jaka tam jest, i że każdy wyjeżdża na własną rękę. Czyli na własną rękę musi też wrócić. Nawet jeżeli został wsadzony do więzienia, nie wiadomo za co, nie wiadomo kto za tym stał, nie wiadomo kiedy by wyszedł, kto jest w posiadaniu jego paszportu, jak można mu pomóc, wyjechał na własną odpowiedzialność. No i no niestety cała walka o jego powrót wyglądała właśnie w ten sposób, że musieliśmy radzić sobie sami. Początkowo nikt nie chciał głośno o tym mówić. Jedyne, jakie informacje otrzymywałam ja, kontaktując się tylko mailowo z ambasadą, bo nikt nie przyjmował moich telefonów, że sprawą się zajmują. Jednocześnie będąc, kiedy tylko Dawid miał dostęp do telefonu, z nim w kontakcie, słyszałam, że to jest bzdura i że żaden rezydent nie został o niczym poinformowany i nikt tam nie stoi absolutnie po jego stronie. W końcu udało nam się zrobić taki numer, że Dawid rozmawiał z rezydentem i miał włączone nagrywanie. Znaczy, miał mnie w tle nasze połączenie na Messengerze i całą rozmowę słyszałam, więc wiem, że nie ściemniał, że wszystko jest prawdą, co mówił. I byłam z nim pod telefonem, kiedy przekazano go do innego hotelu, już kiedy wyszedł z więzienia i był w innym hotelu na przeczekanie. I siedzenie cicho do momentu, aż wejdzie na pokład samolotu. Byłam z nim, byłam na łączach, kiedy próbowano włamać się do jego pokoju. Oczywiście nigdy nie dowiemy się, w jakim celu, ale wykrzykiwanie po angielsku otwórz drzwi, bo zginiesz, że chcę. Nie, więc oczywiście scena jak z filmu i scenariusze, które wymyślaliśmy. Również jak z filmu, oczywiście, dobra, to może wyjść na balkon, spróbuj przedostać się barierkami do innego pokoju w hotelu. Na co słyszałam, nie, nie mogę, bo oni są też na zewnątrz. Okej.
Teraz cieszę się, że nie wyszedł na balkon, bo może ktoś pomógłby mu spaść i byłoby, że popełnił samobójstwo, na przykład. Nie wiem. Kolejna rzecz, mówię, dobrze, no to masz wyłączone światło w pokoju, sprawdzaj pod drzwiami, czy jest jakiś ruch, czy ktoś tam chodzi. Bo na początku było bardzo głośno, później bardzo cicho, więc obstawialiśmy, że może są po dwóch stronach pokoju, tylko czekają, aż otworzy drzwi. I też fartem, że Dawid oprócz zamka na klucz zasunął zasuwę, no bo klucz mieli. Skąd? Nie wiadomo. Może z recepcji, może mają dorobione klucze do każdego pokoju i tylko polują na jakąś piękną Polkę, bądź też innej narodowości piękną dziewczynę, albo inny łatwy kąsek, albo po prostu, tak jak w przypadku Dawida, kogoś, komu chcą zamknąć buzię. Bo nadal nie wiemy, jaki jest powód, dla którego dziewczyna, o której teraz jest głośno, zmarła. Możemy się domyślać, że było to samobójstwo, możemy się domyślać, że było to morderstwo, możemy domyślać się, że to było zaplanowane, niezaplanowane, że była chora, była zdrowa. Nigdy nie dowiemy się prawdy, wie tylko ona niestety. To, co czują jej rodzice, wiedzą tylko oni. Jest ogromne współczucie. Ja się cieszę, że mieliśmy tyle szczęścia, że udało się mojego przyjaciela sprowadzić do kraju. Niestety zamknęli nam usta, głównie Dawidowi, grożąc mu, jego rodzinie. Nawet jak już był w kraju, nie mógł o tym mówić, więc bardzo się cieszę, że teraz sprawa jest nagłośniona. Jednocześnie jest mi smutno, że po takim efekcie, tak? No bo musiał ktoś znowu zginąć, żeby ktoś mógł otworzyć usta, no bo teraz przecież nie będą grozić dziewczynie, która już nie żyje. Dawid niestety nie mógł nic powiedzieć, pewnie nadal nie może. Możemy jedynie powspominać to, jak wyglądała jego sprawa. I no i co? No i ostrzec ludzi, którzy wyjeżdżają do Egiptu. Ja nie powiem nikomu, że nie jedźcie tam, bo wiem, że kraj jest piękny. Dużo rzeczy ciekawych do zobaczenia, piękna pogoda, piękne hotele, super wypoczynek za nieduże pieniądze i każdemu to się należy. I nikt nie powinien tylko ze względu na nasz kolor skóry, na naszą rasę, wyznanie, katować nas w innym kraju. To już jest nie fair i tak nie powinno być nigdzie. No ale na to nie mamy wpływu, więc jedyne co możemy robić to być ostrożnym i jeżeli wyjeżdżacie, to wyjeżdżajcie w grupie. Głównie kobiety, no bo no co, jasne oczy, jasne włosy, czy nawet ciemne włosy, ale inna karnacja, inna uroda, inny akcent. Zawsze znajdzie się powód, dla którego dziewczyna będzie atrakcyjna i to nie jest nasza wina, że jesteśmy atrakcyjne. I że komuś któraś może się spodobać. To jaki jest, do czego teraz tam dochodzą, może się okaże, że faktycznie jest to cała szajka, która za tym stoi. Może okaże się, że jest to jedna osoba, może okaże się, że był to epizod, może okaże się, że jest to cała zorganizowana grupa przestępcza i że wyjaśni się teraz, co na przestrzeni lat, tam się działo. I dużo osób może zacznie się teraz odzywać, bo też mieli pozamykane usta, ale teraz będą mogli mówić. Nie wiem. My z Dawidem przeżyliśmy piekło. Ja będąc wtedy w kraju, na pewno tylko 1% tego, co on, będąc tam na miejscu. I naprawdę każdy może myśleć o tym, jak chce. Nie interesuje nas opinia ludzi, którzy będą to komentować, hejtować. Róbcie, co chcecie. Dbajcie po prostu o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli będziecie chcieli wypowiedzieć jakąś opinię, najpierw poznajcie prawdę albo doświadczcie czegoś na własnej skórze, bo wypowiadanie się o czyjejś tragedii, wypowiadanie się o tym, co ktoś czuł, co ktoś przeżył, nie będąc tego świadkiem i nie znając osoby, wypowiadając się tylko na podstawie tego, co wiecie o danej osobie z gazet, ze zdjęć bądź z wypowiedzi innych osób, jest naprawdę słabe. I naprawdę fajnie by było, jakby Polak stawał za Polakiem murem, każdy chciał sobie pomagać i obojętnie w jaki sposób, czy głośną wypowiedzią, czy wsparciem przez to, że się ma jakieś dobre kontakty, czy po prostu wsparciem będąc na miejscu, żeby komuś pomóc, czy będąc nie na miejscu, ale mając możliwości wykonania telefonu, żeby chociaż wzbudzić sensację, bo u nas to, co pomogło w końcu i zadziałało, ruszyło czyjeś 4 litery zza biurka, żeby wykonać jakiś ruch i pomóc Dawidowi, to była groźba nagłośnieniem sprawy w mediach. Tylko i wyłącznie to. Więc jeżeli możemy jakoś pomóc, to pomagajmy.
Tak jak nas teraz ruszyła sprawa tej biednej dziewczyny. No przecież ani nigdy nie poznaliśmy z Dawidem, nigdy nie widzieliśmy jej na oczy, nie znamy jej rodziny. Jest nam niezmiernie przykro z powodu tego, co oni teraz przeżywają. Ale po prostu sytuacja była nam bliska w jakiś sposób. Doświadczyliśmy tego, co ona mogła tam przeżywać. Jaki stres, jakie nerwy, strach. To jest niesamowite, co się dzieje, że... Znaczy, sytuacja może zdarzyć się wszędzie. No, wszędzie musimy uważać na siebie. Ja przed sobą całe życie i wyjechała po prostu na zasłużone wakacje. Także, no cóż, trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Trzymajcie się zawsze w ekipie. Wybierajcie dowolne miejsce na wakacje. Po prostu sprawdzajcie biura podróży, sprawdzajcie rezydentów. I jak już jesteście na miejscu, nie dajcie się ponieść fantazji, urokowi chwili, alkoholowi, zabawie, zawsze bądźcie czujni, miejcie oczy dookoła głowy, ponieważ my jesteśmy ciągle obserwowani, zwłaszcza jak jesteśmy tylko zwykłym mięsem, który wydaje pieniądze w obcym kraju. Nigdy nie wiemy, kto jak nas traktuje, trzeba zakładać najgorsze z tego, co widać. Może to będzie nas przed czymś chroniło, także zdrówka.